Mówi się Jacek Sobola, witam w szybkich mediach. Jest wtorek, 4 października, 21:17 u mnie minęła. ...507-964-253-507-964-253. Proszę Państwa, jutro w środę ukaże się nowy numer tygodnika Gazeta Polska. Tam jest bardzo ważny wywiad. Nie wiem jak Państwo, ale ja zaraz po programie ubieram się w surów papierek, jajka na twardo, idę stanąć w kolejce społecznej przed kioskiem. U mnie na wsi kiosk otwierają świtem bladym białym ranem, czyli o 7:00. No właśnie, w tym najnowszym numerze tygodnika wywiad redaktora Tomasza Sakiewicza z prezydentem Andrzejem Dudą. Prezydent mówi o udziale Polski w programie nuklearnym. Prezydent potwierdził, że zaczęliśmy rozmawiać na temat udziału Polski w programie nuklearnym. Na razie nie ma odpowiedzi na to, ale są propozycje ze strony Polski, bo inicjatywa musi wyjść z naszej strony. Tak powiedział autor tego wywiadu, czyli pan redaktor Tomasz Sakiewicz. O publikację tygodnika i o słowa prezydenta Dudy zapytano dzisiaj prezesa Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla Polskiego Radia. Prezes Jarosław powiedział, że ta sprawa stawała wielokrotnie w rozmowach. Stawiałem ją ja i odpowiedź amerykańska pośrednio, ale nie była pozytywna. Jeżeli pan prezydent ma wiedzę, że droga jest otwarta, to całkowicie to popieram. Uważam, że byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Z tego rodzaju programu korzystało już kiedyś sporo państw NATO. Dziś wydaje mi się, że tylko Turcja z tego korzysta. Tomasz Sakiewicz, zapytany przez TVP Info zlikwidować o wywiad z prezydentem, który się ukaże w jutrzejszym tygodniku, powiedział, że posiadanie przez Polskę broni nuklearnej to gwarancja bezpieczeństwa naszych rodzin. Zarówno prezydent, jak i ten rząd są zwolennikami uzbrojenia Polski w nuklearną broń w celu poprawy bezpieczeństwa naszego kraju. Prezydent potwierdził, że zaczęliśmy rozmawiać na temat udziału Polski w programie Nuclear Sharing. Na razie nie ma odpowiedzi na to, ale są propozycje ze strony Polski, bo inicjatywa musi wyjść z naszej strony. Obecnie jest potrzebna międzynarodowa jedność, aby inicjatywa zakończyła się sukcesem. Zdecydowanie zwiększy to bezpieczeństwo całego NATO i oczywiście szczególnie Polski. Rosja nigdy nie zaatakuje, nie zaatakowała kraju, który posiada broń nuklearną. Rosjanie tego nie mają w swojej doktrynie i wiedzą, że byłoby to przekroczenie szaleństwa, nawet tego, jakie popełnili na Ukrainie. Więc dla nas gwarancją tego, że nie zostaniemy zaatakowani, a przede wszystkim zaatakowani bronią nuklearną, jest udział Polski w programie Nuclear Sharing. Udział w programie zapewniłby Polsce infrastrukturę i broń nuklearną, a ostateczną decyzję o jej użyciu podjęłyby Stany Zjednoczone. Jednak byłoby to pierwszym krokiem do posiadania przez nasz kraj własnej broni nuklearnej. Nie może być tak, że Putin nam grozi, że zaatakuje nas bronią nuklearną, a my nie mamy czym odpowiedzieć. Posiadanie broni nuklearnej przez Polskę jest jedyną gwarancją dla bezpieczeństwa naszych rodzin, naszego państwa i dla nas wszystkich. Jeżeli się o to nie będziemy starać, to okażemy słabość, a Putin wyczuwa słabość. Tak mówił autor wywiadu z panem prezydentem Andrzejem Dudą, nasz naczelny Tomasz Sakiewicz dla TVP Info zlikwidować. A co na temat tego wywiadu powiedział redaktor Sakiewicz dla naszej telewizji, dla Telewizji Republika? Uwaga, Telekino, bardzo uprzejmie proszę, tylko się nie pomylcie i nie puśćcie innego filmu, bo... Informacja prezydenta o próbie przystąpienia, czy prośbie o przystąpienie do programu Nuclear Sharing, to jest pierwsza tego typu informacja potwierdzona przez polskie władze i potwierdzona przez najwyższego dostojnika państwowego, co świadczy o ogromnej wadze tej informacji. Jeżeli prezydent twierdzi, że chcemy, że sondujemy, że pytamy o możliwość przystąpienia, to znaczy, że Polska ma taką potrzebę i bardzo poważnie myśli o tym. Perspektywa zależy od dwóch stron. Musi się na to zgodzić rząd Stanów Zjednoczonych i potrzebna jest w tej chwili wielka presja i wielki lobbying na rzecz tego, żeby Polska mogła mieć infrastrukturę nuklearną, bo tylko ten potencjał odstraszy Rosję od ewentualnego ataku na terytorium Polski. Rosja nie będzie atakować krajów bronią atomową, które same na swoim terytorium posiadają broń atomową. Prezydent mówi, że to może być kwestia większego czasu, ale wszystko zależy od decyzji, bo technicznie jest to możliwe w bardzo krótkim czasie, ponieważ Amerykanie posiadają odpowiednie środki przenoszenia i broń, więc jak zechcą, to wszystko udostępnią. Natomiast to wszystko jest kwestia negocjacji i decyzji.
i musimy stworzyć narodowy lobbying na rzecz broni nuklearnej, która będzie parasolem ochronnym przed potencjalnym atakiem Rosji. Rosja dzisiaj grozi nam atakiem i bardzo dużo zależy tutaj od nas samych. Dlaczego ja tak mówiłem, że żeby się tyle kina nie pomyliło? Bo moim zdaniem Sakiewicz jest łudząco podobny do Paula Newmana, więc mogli rząd było wyświetlić niechcący, a to przecież naprawdę nie o to chodzi. Proszę pamiętać o tym tygodniku, to jest ważny wywiad. Co poza tym w tygodniku, to już sami państwo sobie sprawdzą. Jest bardzo dobrze. Proszę państwa, wczoraj nasz minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną adresowaną do Niemiec w sprawie reparacji wojennych. W tej nocie Polska wzywa Niemcy, żeby oba kraje niezwłocznie uregulowały kwestie polskich strat związanych z niemiecką okupacją w czasie II wojny światowej. Dzisiaj przebywająca w Warszawie minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock powtórzyła zdecydowane stanowisko Niemiec, że sprawa reparacji wojennych dla Polski jest przez Berlin uznawana za zamkniętą. Na takiej wspólnej konferencji prasowej, stojąc obok naszego ministra, szefowa niemieckiej dyplomacji mówiła między innymi tak: Niemcy poczuwają się do swojej odpowiedzialności historycznej bez jakichkolwiek ograniczeń. Naszym wiecznym zadaniem pozostanie przypominanie o cierpieniu milionów, które Polsce zadały Niemcy. Zadały to w sposób brutalny, który w Polsce wywołał jeszcze inne cierpienia niż w innych miejscach, z kampanią uciśnienia, germanizacją, czystym wyniszczeniem. Pamięć o tym musimy też przekazywać młodym ludziom w Niemczech. Kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą. Dobrą wiadomością jest to, że mamy wspólną przyszłość. Tak mówiła, jak o niej pisze na przykład Wyborcza, ministerka spraw zagranicznych Niemiec. Uwaga, telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie, jak pan minister Rau odpowiedział tej Niemce, spadkobierczyni Krzyżaków, którzy zamęczyli nam Danusię okaleczyli Juranda, a on z tym wyrywanym językiem pokazywał krzyż i nie chodziło mu o pogotowie. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź pana ministra Rała. Jest dyplomatyczna, no ale dobra, okej, niech każdy z państwa sam to oceni. Co powiedział Annalenie Baerbock minister Rał? Jestem przekonany, że stanowisko rządu niemieckiego w tej kwestii będzie w wyniku dialogu ewoluować. Będzie ewoluować chociażby dlatego, że nikt w Niemczech ani nikt w Polsce, łącznie z tobą, Annaleno, czy ze mną, nie może wskazać systemu moralnego czy porządku prawnego, w którym sprawca zbrodni by był władny samodzielnie i wyłącznie określać zakres swojej winy, ale także zakres i czas swojej odpowiedzialności. Sądzę, że to przekonanie łączy nas razem i w tym przekonaniu podjęliśmy w naszych rozmowach tą problematykę. To jest oczywiście moja bardzo prywatna uwaga, ale ja jakoś tak odbieram pana ministra, że on ma taki rodzaj charyzmy polityka II Rzeczpospolitej. Mnie to bardzo odpowiada i mnie się to bardzo podoba. Ta odpowiedź, ta wypowiedź, szalenie dyplomatyczna, ale jednocześnie bardzo prosta i zrozumiała i jednoznaczna i zachowana właśnie w tej eleganckiej, przynależnej dyplomacji formie, moim zdaniem była bardzo dobra. Nie wiem, jak państwo będą się do tego wszystkiego odnosili, bo generalnie z tymi reparacjami to jest tak, że jesteśmy na samym początku tej drogi, końca jej nie widać. No ale dobrze, że nareszcie jest ten początek. Oczywiście jest to przez tą totalną opozycję no tak traktowane, że szkoda gadać. Mówię o tych działaniach polskiego rządu, polskich władz. Ale nie ma się co na to oglądać i na tę opcję niemiecką, i na to wszystko, co oni mówią i co oni z tym robią. Walczmy o sprawiedliwość.
i o to, żeby nasi przyjaciele no nie zachowywali się tak, jak na razie bezczelnie próbują nam to pokazać. Nawiązuję do niektórych z dzisiejszych wypowiedzi ministerki spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Proszę Państwa, Jarosław Kaczyński w Polskim Radiu 24, pytany o te reparacje, powiedział dzisiaj coś takiego. Będziemy tę sprawę stawiać zarówno w Niemczech, jak i w skali międzynarodowej, światowej. Niemcy wypłaciły przeszło 70 państwom różne odszkodowania, chodzi czasem o wydarzenia nawet sprzed I wojny światowej. Natomiast odmawiają tego Polsce, odwołując się do wydarzeń, które nie mają żadnego znaczenia prawnego. Na uwagę, że kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego Niemiec jest zamknięta, prezes Jarosław stwierdził, że to jest po prostu odpowiedź całkowicie niemerytoryczna. To próba zbudowania barykady. Przyjdzie nam ją forsować. Od początku mówię, że to nie będzie łatwe, ale sforsujemy. Prezes zaznaczył, że nie liczyłby na wielką koalicję w tej kwestii, choć kilka krajów może się do Polski dołączyć. Będziemy musieli to załatwiać sami, być może będziemy mieli koalicjantów, ale nie sądzę, żeby były to Stany Zjednoczone. Myślę o innych państwach europejskich, na przykład Grecja. Potrzebna jest wielka kampania, która uświadomi światu, co się działo w Polsce w czasie II wojny światowej. Nawet w Polsce nie wszyscy sobie zdają sprawę, jaki był obraz barbarzyństwa niemieckiego. Powiedzieć, że sprawa została zamknięta oświadczeniem w Trybunie Ludu, to jest dowód daleko idącego braku podstawowych zasad, które powinny obowiązywać w relacjach między państwami. To niedobry objaw wyrastający z bardzo złej części niemieckiej historii. Z mojego doświadczenia i z moich rozmów w rozmaitych europejskich krajach wynika, że tamtejsze społeczeństwa naprawdę nie mają pojęcia o tym, jak wyglądała okupacja w Polsce. I jest to dobry moment, dobry pretekst do tego, żeby, jeśli się to zrobi w inteligentny sposób, im tę historię opowiedzieć. To dla nich może być absolutnie wstrząsające, bo to, jak wyglądała okupacja hitlerowska we Francji, w Danii i tak dalej, w porównaniu z tym, co działo się u nas, no właśnie to się nie da porównać w żaden sposób. Więc to mogą być dla nich nowe wiadomości, na pewno będą dla nich nowe wiadomości, przyjmowane z dużym trudem. No pytanie, jak to zrobić, bo na tym polega chyba cały widz, żeby oni chcieli tej opowieści wysłuchać. Są sprawdzone patenty. To nie jest tak, że trzeba wymyślać koła od nowa w tej sprawie. Wystarczy zrobić to, co zrobili Niemcy, tylko arybor, tylko na opak, tylko odwrotnie. I pokazać tę historię i opowiedzieć się własnymi słowami w taki sposób, żeby to świat zainteresowało. No pytanie, czy my jesteśmy w stanie, pytanie do między innymi naszego Ministerstwa Kultury, czy my jesteśmy w stanie tak ten temat przedstawić w wymiarze międzynarodowym. Na razie mój pesymizm jest wielki, ale proszę się nim nie przejmować. Ja w wielu sprawach się tak właśnie zachowuję pesymistycznie, a potem nie jest tak źle. No najważniejsze, żeby to prowadzili ten temat mądrzy ludzie, bo to jest bardzo, bardzo poważny temat. Wczoraj zmarł Jerzy Urban. Już Kasia o tym mówiła w swoim programie, że jest kłopot z tym, gdzie będzie pochowany Jerzy Urban. Nie no, proszę się nie denerwować, bo nie o to mi chodzi. No, proszę spokojnie posłuchać, co o pogrzebie Jerzego Urbana powiedział portalowi do rzeczy historyk i publicysta Tadeusz Płużański.
Wicenaczelny tygodnika Nie poinformował, że pogrzeb Jerzego Urbana odbędzie się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Według niego nie jest to decyzja kontrowersyjna. Czy zgodzi się pan z taką opinią? Pyta portal do rzeczy. Tadeusz Płużański odpowiada. Oczywiście, że to nie jest kontrowersyjne, to jest skandaliczne. I w tych kategoriach należy to rozważyć. Miałem głęboką nadzieję, że już nie będziemy świadkami tego typu skandali, chucpy i obrażania ofiar systemu komunistycznego, a tu proszę. Kolejny czerwony delikwent trafia na wojskowe Powązki. Wcześniej przypomnę, że pochowano tam Jaruzelskiego i Siwińskiego. Urban również tam się znajdzie, tylko w czasach, gdy naprawdę tego typu pochówków w tym miejscu być nie powinno. Rodzina jednak twierdzi, że nie będzie to Aleja Zasłużonych, ale grup rodzinnych. Czy to jest wytłumaczenie? Pyta portal do rzeczy. Płużański odpowiada tak. Wykorzystano tutaj furtkę. Trudno obwiniać w tym przypadku polskie państwo. Wojsko Polskie czy miasto stołeczne Warszawa, gdzie te podmioty mają tam kwatery. Znajduje się tam faktycznie grup rodzinny Urbana, w którym zostanie pochowany. Mamy to do czynienia z prywatną imprezą, ale tak czy inaczej to szokuje i obraża ofiary. Mówimy o cmentarzu wojskowym. Czy Jerzy Urban był w wojsku, był oficerem, walczył na froncie? Czy można jednak każdego w takim miejscu pochować? Pyta portal. Z tego, co mi wiadomo, Jerzy Urban w wojsku nie służył, ani nawet w komunistycznej informacji wojskowej. Dlatego mamy tutaj do czynienia z wielorakim problemem. Tłumaczenie, że nie jest to Aleja Zasłużonych, nie ma sensu. Cały cmentarz Powązki Wojskowe jest nekropolią chwały polskiego oręża i taką formułę wolne państwo polskie przyjęło. Komuniści to zdławili i zburzyli ten koncept. Dziś mamy do czynienia z patologiczną sytuacją, w której tego typu osobnicy trafiają na wyjątkowy polski cmentarz. Nie przekonuje mnie tłumaczenie, że jest to boczna alejka. Przypomina to tłumaczenie Rafała Trzaskowskiego, który mówił, że mauzoleum Bieruta nie stanowi problemu, bo jest zasłonięte przez tuję, więc nie powinno to nikogo razić. To ten sam poziom tłumaczenia. Cały cmentarz na Powązkach powinien być miejscem tylko dla osób zasłużonych, tak mówi Tadeusz Płużański. Pan Jerzy z Lublina jest z nami. Kłaniam się, panie Jerzy. Ciężko zachować spokój, ja wiem. Wiem, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Jacku, parę razy pan mnie namówił do kupienia i przeczytania paru książek profesora Roszkowskiego o Targowicy, o pękniętym lustrze, profesora Nowaka o sąsiedztwie Polski i Rosji. Umknęło mi, albo nie wiem z jakiego powodu, bo trafiłem przypadkiem z tego samego wydawnictwa, mogę powiedzieć, jak się nazywa? Biały Kruk. Biały Kruk, tak. Wojciech Polak, Sylwia Gali-Skarbińska. Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie. Powiem panu tak. Ja mam swoje lata. W końcówce lat mieszkam w Lublinie oczywiście, prawda? Przez całe życie. W końcówce lat 50., 60. jako mały gnojek taki byłem prowadzany przez rodziców na Majdanek. Obóz na Majdanku. Ja wiem, co to tam się działo. Widziałem to od wczesnego dzieciństwa. Ale to, co w tej książce jest napisane, to ludzkie pojęcie przychodzi. Zbrodnia i grabież. Wojciech Polak, Sylwia Gali-Skarbińska. To się w głowie nie mieści. Ja przepraszam, więcej nie będę mówił. Nie, spokojnie, spokojnie, panie. Panie Jerzy, rozumiemy przecież te emocje. Jak to jest tam opisane? To jest niesamowite. No tak, tylko jak to opowiedzieć teraz światu? W jaki sposób tę historię opowiedzieć światu, tak żeby świat zrozumiał? Bo tłumaczyć na niemiecki, na angielski, na francuski. Jak ja próbowałem tłumaczyć, na czym polegała różnica podstawowa. Francuzom, jeśli chodzi o tę okupację, jaką oni przeżywali, a tym, co się działo w Polsce, to nie wierzyli. Po prostu zwyczajnie nie wierzyli. I tyle. Ciężko będzie światu w to uwierzyć, że Niemcy... A może trzeba próbować.
No pewnie, bo że tam, tak, oczywiście, sama że sama tak. Nota dyplomatyczna to może nie wszystko załatwi. Ja no nie wiem, raz powiem panu taką sytuację. Raz mi się udało przy jakiejś okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia, usłyszałem, że 1 sierpnia w 1944 roku wybuchło powstanie w Paryżu. I w ciągu kilku dni zostało, że tak powiem, załatwione, podpisane porozumienie. Niemcy się wycofali, Francuzi mieli Paryż i tak. A co się działo w Polsce, w Warszawie? Dlaczego tak się działo? No tak, tylko to jest to, o czym między innymi prezes tam opowiadał kilka razy, o tych Lidicach, tak, czeskich, że ano. W Europie ten termin Lidice no, wywołuje rozmaite asocjacje i skojarzenia takie, o jakie Czechom chodziło. To powstanie w Pradze. Ja stałem przed tą tablicą tam wmurowaną w tym miejscu, przy tym kościele i patrzyłem na to, jak ano, tak. Jak się zatrzymują ludzie i czytają, tak, turyści, no, że tu było powstanie w Pradze i tak dalej. No, kurczaki, po prostu człowiek chce krzyczeć, tak. Patrząc na tę piękną, niezburzoną Pragę. Tak, powiem panie panu, Jerzy, wdzięczny jestem panu za polecenie tych książek profesora. Nie, uchwalę ojczyzny. Ja mówię o tym wydawnictwie Otwartym Tekstem, bo to jest moje ukochane wydawnictwo. Oni pięknie wydają te książki. Naprawdę pięknie wydają te książki. To warto jest, ale to przyjmij wziąć w rękę. To jest wydawnictwo z 19 roku. Panie Jerzy, ja muszę kończyć, bo czas pierwszej części nam się skandalicznie skończył i będzie na mnie. Bardzo uprzejmie dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam, proszę się trzymać. Bardzo uprzejmie dziękuję, że pan zadzwonił. Krótka przerwa, proszę państwa, i zaraz wracamy.